Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jest ze mną Martyna. Hejka. I dziś przychodzimy do Was z halloweenowym odcinkiem na moim kanale. Otóż będzie to wycinanie dyni challenge. Tak, każda z nas ma dyni, ja mam troszkę większą, Marna ma trochę mniejszą. I dzisiaj będziemy wycinać dynię. Mamy takie oto sprzęty. Jakąś taką łopatkę, nożyki, jeżeli to będzie, obstawiam, że to będzie za mało. No. Dlatego te nożyki obstawiam, że one tego nie wytrwają, że one zaraz pękną. Markery mamy. Tak, mamy też markery, żeby narysować swój wzór. Mam nadzieję, że przygotowałaś jakiś wzór. Nie macie, ja też nie przygotowałam. No i mamy te dynie i będziemy na nich wycinać i zobaczymy, bo ogólnie ja pierwszy raz będę sama wycinać dynie. Jak wycinałam kiedyś, to zawsze z mamą, bo jednak jest to trochę ciężkie chyba, nie? To wbijać wszystko, trzeba wyciągać potem to wszystko. Także zobaczcie w ogóle, jaka piękna scenografia jest za nami. Dynki, lampeczki, ozdoby, no pięknie jest. Jeszcze mamy taki... na głowie jeszcze, ale nie tak. Widać. O. Mam jeszcze piękny obrusik. Także jest pełna profeska przygotowanie. No i co? Jesteś gotowa na rozpoczęcie tego odcinka? Tak. Dobra, no to zaczynamy! A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli spodobał mi się ten odcinek i chcecie więcej halloweenowych odcinków na moim kanale, to zostawiajcie łapki w górę. A my bez przedłużania rozpoczynamy ten odcinek. Okej. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to chyba sobie... Najpierw trzeba znaleźć jakąś stronę, która będzie najlepsza pod wycinanie. Ja mam tą stronę. Tak, ona jest trochę brzydsza, ale jest tak płaska. Płaska, no. Niż ta strona. I będzie łatwiej mi wycinać. No, a ja w sumie mam najbardziej płaska jest ta strona. I co? I teraz będziemy rysować wzory. Dobra. To tak. Dynia, którą robię ja, to jest ta. I dynia, którą robi Martyna, to jest ta. Tak, dokładnie tak. Więc teraz będziemy robić te dynki. To się ponad zmazuje z tego? Się zmarzę? No, nie wiem. Dobra, więc odrysowujemy. A jak mi się nie uda narysować? Masz problem. Fajnie. Dobra. Problemy techniczne. Tak, ogólnie wróciłyśmy, bo musimy nagrywać na raty z racji, że obydwie baterie są rozładowane, bo oczywiście zapomniałam podłączyć. I będziemy musiały nagrywać na raty, że raz tą baterię, raz tą. Ale moja dynia wygląda tak, troszkę ją zmieniłam. Ma inny nos. Moja wygląda tak. Ale mega mi się to podoba. Obydwie mi się zresztą mega podobają. No. Jakby nam takie fajne wyszły, to by było kozacko. No. O, ja to ciężko. No, ciężka, bardzo ciężka. Dlatego czas ją opróżnić. Ale najpierw otworzymy ten zestaw do wycinania dyni, tak. Do dekorowania dyni. Zobaczmy. Mam rękę uwaloną markerem, ale mniejsza. Takie coś. Mamy taki piłacz z takim duszkiem. O. Mamy taki nożyk z takim duszkiem. O. Łopatkę. Tak, taką łopatkę. Jeszcze mamy jakąś wykałaczkę. A to jest dłuto, tak to się nazywa. Skąd wiesz? To z tyłu piszę. Tak? No. Dobra. I co, myślę, że trzeba rozpoczynać. Oczywiście trzeba zacząć od odcięcia, dlatego ja wstanę może. W ten sposób. Znaczy, a to się nie robiło tak, że taki o, tak, tak o się wycinało, ale się tak o robiło i wyciągało? Ja to zrobię w swoim sposobem. O, Jezu Święty. Mordo, to będzie bardzo ciężkie. Mordo, wiem. Sorry, że mnie nie widać, ale to jest ciężkie, serio. Ja jak mówiłam, każda robi po swojemu. No właśnie. Ja wiem, że ty masz rację, ale już jak to powiększę, to już... O! Ej, jak se mną pachnie? O, ładnie, tak tydzień.
Więc to wygląda jak jakieś szerszenie jakby środku. Szerszenie? No zobacz. Ej, czemu ja tak wycieka, a twoja nie moja stara podgnita na 100%? Możesz mi pomóc stać lądź jak chcesz. Albo nie, może lepiej nie, bo ja się boję o swoje życie. Jak to w środku wygląda, obleśnia? A moja ładnie wygląda, jak dynia. I to moja jest jakaś zepsuta chyba. Ej, patrzcie jak moja ślicznie wygląda, jak jej wygląda. A moja, patrzcie, jest podgnita z tyłu. A moja tak słodko wygląda ślicznie, a jej... Ej. Nasze dynie są już gotowe, wycięte, w środku puste. No moja jest trochę ciemna, bo ona jest chyba zepsuta w środku i nic nie zobaczycie. No i też masz małą dziurę. No wiem. Dobra, to teraz czas na wycinanie tych kształtów. Super. Ja zacznę od nosa. No bo zawsze jak kapnie. Widzisz, kapnie? Nie wiem. Jest przeszkoda, jak to się wygina. Stara to strzeli. Okej. Ty, przedziurawiło. No wiem, ale... Ej, działa! No! Ej, to dobrze tnie! Dobra, wróciłyśmy po przerwie, zmieniłyśmy baterię. I tak, moja ma już oczy i nosek. Moja ma oczy, brwi i nos i tu już zaczęłam... O, z tej strony wycinać jej uśmiech. No, a ja zaczynam dopiero buzi. Nie wiem, dlaczego Marnie tak szybko idzie. Dobra, ja zaczynam już z rejcem. W sumie to nie będzie takie trudne, jak mi się wydawało. No. Nie ma to już, że ja zasłaniam połowę kamery. Jesteś jakoś z boku. Ale będę miała bicka po tej dyni. O, czekaj. Widziałam rękę w tym. To jest syf ogólnie, wszędzie. Dobrze. Jest dobrze? No. Okej, okay, ogólnie moi drodzy, nasze dynie są już gotowe, na 3-4 obracamy. Czekaj. 3-4. Tak się prezentują. Moja jest taka szczerbatka. A moja jest taka straszna z takim. Ale twoja fajnie wygląda przez to, że jest ciemno. No, bo jest, właśnie mówiłam, że jest zepsuta w środku cała. No. I była brązowa, a nie taka ładna pomarańczowa jak Wiki. No. No ale no i tak jeszcze się nie widzi od niej. I przez to wygląda tak ciemno i widać lepiej te wszystkie, co ja wam przysunę. O, patrzcie, wiecie, moja jest taka szczerbata jakby. Oj, jest taka ciężka moja. No, także tak się prezentują. Możecie oceniać, która jest lepsza. Teraz? Tak. Jeszcze będziecie oceniać, która jest lepsza ze świeczką w środku zapaloną. Tak, więc co? Teraz odkładamy i najpierw trzeba tu posprzątać. My przyniesiemy świeczki, tak, za 3-4. Okej, wróciłyśmy już posprzątane. Wszystko czyściutkie, czyściutkie. Patrz w ogóle, jakie tu masz dziury. No wiem, bo mi odpadło, no. No, także jeszcze raz tak się prezentują nasze dynie i teraz schowamy tam świeczki. Ogólnie ja to wolę przez to włożyć. Serio? Tak, bo nie chcę aż tak całej ręki tam wkładać. Mi się nie uda. Mogę zapalarę? Możesz. Wow. O nie, teraz nie zaśniemy zapalarą. O, tu jest. Dobra, i teraz gasimy wszystkie światła. I uwaga. Okej, jesteśmy. I uwaga, jesteś gotowa? Tak. 3-4. Wow! Ale sztosowo wygląda. No, w kamerze lepiej niż na rzeczywistości. No. Bo... Ale kąsak, podoba mi się. No to teraz
napiszcie, która wam się bardziej podoba. Tak. O. No świetnie to wygląda. Także piszcie, która wam się podoba i jeżeli takie wycinanie dyni wam się podobało i chcielibyście, żebym częściej robiła coś takiego, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. No i co? Także co, dziękujemy wszystkim za oglądanie tego odcinka. Do następnego i cześć!